Witam Państwa serdecznie. Jeszcze jesteśmy w Pałacu Tłokinia pod Kaliszem, gdzie wczoraj zakończyła się pierwsza konferencja Latającego Uniwersytetu Leszczynowego. I ja przeprowadzam wywiady z prelegentami, którzy w tej konferencji wzięli udział i wystąpili ze swoimi wykładami. I tak się składa, że jest niedzielny poranek. Tego nie widać, bo jest za oknem szarówka i mgła. I pada deszcz, ale jesteśmy już po wszystkim, jest niedzielny poranek, wszyscy się wyspali, choć niektórzy poszli późno spać, a naszym gościem jest, proszę Państwa, nasz kolega blogowy, który podpisuje się Piotr, czyli Piotr Kalinowski, który wczoraj wygłosił wykład zatytułowany Banknotowa dyplomacja Rzeszy i opowiadał o tym, co znajduje się na banknotach niemieckich i znajdowało się na banknotach niemieckich przed I wojną światową i później, ale także opowiadał o innych banknotach. Panie Piotrze, skąd takie fascynacje, skąd takie zainteresowania ikonografią banknotów? Bo to nie jest standardowe zainteresowanie. Wszyscy mamy pieniądze w portfelu, ale mało kto się zastanawia, co tam jest, prawda? Ciężko powiedzieć, raczej jakiś przypadek. Naprawdę ciężko powiedzieć, skąd się akurat wziął ten temat. Numizmatyką interesuję się od 30 lat gdzieś, tak? Ostatnie 10 lat prowadziłem badania na temat śląskiego mennictwa praktycznie od średniowiecza do czasów nowożytnych. No ileś tam tych ilustracji monet przeszło, że człowiek już później wyłapywał wszelkie takiego rodzaju smaczki na monetach. No później przeszło na notgelty, które już są małymi dziełami sztuki, czyli pieniądze wydawane przez miasta, przez firmy. Aha. No, jakoś tak poszło później, że zaczął się przyglądać banknotom. Tym, które są państwowe. No, na banknotach widoczna jest, na państwowych banknotach widoczna jest polityka. To są wszystko komunikaty skierowane do kogo? Do tego, kto rzeczywiście rządzi danym krajem, bo nie zawsze jest to król, premier czy minister spraw zagranicznych. A jeżeli nie można dokładnie określić, do kogo to jest skierowane, bo nie wiadomo, z kim się rozmawia, no to trzeba to zrobić w jakiś taki sposób, żeby te osoby się domyśliły i żeby to do nich trafiło, ten przekaz. Aha. Wczoraj miałem wrażenie, kiedy mówił Pan o banknotach niemieckich, że sprawa rozbija się na takie dwa... Na dwie części, to znaczy, kiedy Niemcy są w dobrej kondycji finansowej, to podkreślają swoją moc. Także sami sobie damy radę, wszystko jest odwołanie do własnego przemysłu, do własnej bankowości. I tradycji też, i kultury, bo dużo było obrazów na pieniądze. Obrazy to właśnie były w tym momencie, jak jest kryzys. A, obrazy, czy jak jest kryzys, to do sztuki, jeszcze do świętych. Świętych na banknotach niemieckich nie ma. Nie ma. Nie ma. A to były czeskie, przepraszam. Jest Luther, ale to na banknocie NRD. Aha. Jeżeli mówimy o świętych. Czy Karol Marx, czy Fryderyk Engels. Świętych, ale bur. Czyli nie ma świętych na banknotach niemieckich. Nie ma i nigdy nie było. Na austriackich tak samo. No to, bo cesarz był święty, a tam państwo było święte. No właśnie, a kiedy Niemcy są w słabszej kondycji, to na tych banknotach odczytać można różne propozycje, prawda? Tak to wczoraj znaczy to wygląda w taki sposób, tak jakby zaczynali poszukiwać kapitałów, które pomogą się odbudować. Są odwołania do Hanzy, do Augsburga, do Norymbergi, do Wenecji i nawet do Londynu, co było ciekawe. No właśnie, czyli jakby wypuszczane są serie banknotów, które mówią, może pan nam pomoże. No niektórzy pomagają. No ja wiem, ale to jest fantastyczne, dlatego że no, my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Banknot ten zadrukowany ilustracją kawałek papieru sztywnego, no, rzecz niezwykła i jakże ważna, no i środek komunikacji, co się wczoraj okazało, a z czego nikt sobie nie zdawał sprawy. Odniosłem wrażenie w czasie tego wykładu, że za pomocą banknotów, może nie państwa, ale emitenci tych banknotów istotni, prowadzą dialog. Możemy tak powiedzieć. Tak. Bo na poziomie państwowym czasami ciężko jest dojść do jakiegoś konkretnego porozumienia.
na przykład to było widać na banknotach, które były wydane w okupowanej Belgii, że było banknot z Rubensem, który to, że był malarzem, to wszyscy wiedzą, ale do tego, że on był dyplomatą jednocześnie, to który ja posłował nie go, wiedziałem. no też się dowiedziałem, dopiero zaczynając szukać, dlaczego to było. Także to było wzmocnienie tego, co oficjalne czynniki niemieckie przekazywały, zakończmy już tą wojnę, bo to będzie wojna na wyniszczenie. Czyli to była propozycja niemiecka wobec Belgii, czy... Nie, wobec Francji i Wielkiej Brytanii. W ten sposób. Wobec Belgii nie musieli niczego proponować, no bo Belgia tak, była w ich rękach. W rękach, no tak, więc po prostu wysłali Rubensa na pieniążku do Paryża i Londynu, żeby zasugerować, że są gotowi do rozmów. No ale jak wczoraj zostało powiedziane, ta intencja nie została zrozumiana. Nie wiem, czy nie została zrozumiana, czy Anglia miała zupełnie inne cele tej wojny. Nie no, to raczej żeby tak. To jednak doprowadzić do wyniszczenia, no. Bo w listopadzie 18 roku Francja już też była w takiej sytuacji, że była lada chwila mogła poprosić o pokój. No właśnie, ale Niemcy zrobili ten pierwszy ruch. Zrobili pierwszy ruch, no i oczywiście zostało to zinterpretowane jako słabość, prawda? A potem już się potoczyło z górki. No, też sytuacja w Niemczech nie była za wesoła, no bo rozmawialiśmy przed chwilą o Ludendorffie i Hindenburgu, którzy nie byli monarchistami, tak? Czyli tak. Opcja na zmianę sytuacji w Niemczech była silnie lansowana też wewnątrz samej Rzeszy. Znaczy, po wybuchu rewolucji cesarz miał nawet ochotę rozwiązać całą Rzeszę, byleby tylko zostawić sobie tytuł króla Prus. Wytłumaczono mu, że to jest zbyt ściśle złączone i konstytucja na to nie pozwala, dlatego musi zrezygnować ze wszystkiego, czyli abdykował na rzecz swojego syna, a syn stwierdził, że on w takich warunkach tego nie przyjmuje. I zaczęła się republika. No tak. Oprócz banknotów zachodnioeuropejskich, niemieckich, oglądaliśmy też banknoty pochodzące z Polski, pochodzące z Ukrainy, gdzie polityka niemiecka była bardzo dolegliwa i dojmująca, no ale też była wyrazem protekcji dla niektórych bytów politycznych. Cała seria ukraińskich banknotów. Wczoraj pan pokazał taką... To była seria banknotów, które zostały wydane w 1941 roku w Rownem. Banknotów, na których jest tekst po ukraińsku i po niemiecku. W czasie stacjonowania tam, po przejściu Wehrmachtu, utworzono Reichskomisariat Ukrainę. Nie było to państwo włączone do Rzeszy, nie było to twór państwowy w tym sensie, w jakim rozumiemy z własną armia to tam może jakaś była, jakieś siły zbrojne, ale nie było rządu, nie było jakichś ministerstw. Za to był bank centralny. Początkowo na Ukrainie Niemcy w Kijowie zaczęli podrabiać ruble, które się w grafice niczym nie różniły od rubli kursujących w ZSSR, tylko miały napis Kijew zamiast Moskwa. Ale... Czyli żeby swoi wiedzieli. No tak, ale dobrze, ale w takim razie po co te ukraińskie banknoty zostały wypuszczone? Bo można było płacić tymi rublami albo po prostu marką. Marką płacił Wehrmacht, ewentualnie siły inne rządowe, ale pierwszą rzeczą, którą Niemcy zawsze wykorzystywali przy wojnach, było przerzucenie kosztów wojny na okupowane kraje. No tak. Do tego celu najlepiej jest odciąć się od własnej waluty, zostawić ją na swoim terenie, a tam niech będzie jakoś inna waluta, którą w każdej chwili można doprowadzić do tego, co zrobili w Grecji w 1944 roku, że wywołali hiperinflację. Już później nie trzeba było spłacać długów, no bo jak były w drachmach, no to... To świetny sposób. Ale taka ciekawostka, bo teraz mi się nasunęło. Te ukraińskie banknoty, a nie dobrze, bo chciałem zapytać, czy one funkcjonowały na terenach należących przed wojną do Polski. No musiały, skoro było generalne gubernatorstwo i tam była złotówka, to we Lwowie już złotówki nie było. Była, bo Lwów został włączony do generalnego gubernatorstwa. Ale dalej na wschód było. I one traciły wartość z chwilą wycofywania się Wehrmachtu coraz bardziej. No tak.
Także nie. Później, jak już Wehrmacht był na terenie Generalnej Guberni, to już było tylko makulatura. Aha. Wróćmy do tego dialogu. Polska też prowadziła banknotowy dialog z Niemcami i wczoraj pan pokazywał niektóre banknoty, takie co to my na przykład je pamiętamy. Ja pamiętam 1000 złotych z Kopernikiem, który miał pomarańczowy pasek i ono zostało w szczególnym momencie wprowadzone do obiegu. No też się właśnie zdziwiłem, dlaczego. Kopernik jest akurat taką dość ciekawą postacią, jest postacią, do której się przyznają i Polacy, i Niemcy. Jest kanonikiem, był, no. Czyli osobą duchowną, wybitnym astronomem, od którego jest nazwana cała teoria geocentryczna, tak to się chyba nazywa, fachowo. Heliocentryczna. Helio, przepraszam. Geo to jest Ziemia. No. Ten banknot został akurat wypuszczony w tym samym roku, w którym biskupi polscy do biskupów niemieckich napisali ten list: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. No właśnie. I rząd komunistyczny odpowiedział przyporządkowaniem bezwzględnie Kopernika do Polski. My oczywiście jesteśmy za tym, żeby Kopernik był Polakiem, chociaż ksiądz Benedykt Chmielowski napisał o nim Prusako-Polak w Nowych Atenach, o ile pamiętam. No ale dobrze, to nie jest dzisiaj nasz problem. Wróćmy do tych spraw z kolonizacji jeszcze w XIX wieku, z kolonizacji niemieckiej, bo tam się toczyła no, prawdziwa karczemna kłótnia pomiędzy Brytyjczykami a Niemcami, która odbijała się na ikonografii banknotowej. Tak, to co najciekawsze, to, że to wcale nie wyglądało jak partia szachów, tylko jak kółko krzyżyk. My tu, zaraz blokujemy. No tak. I chodziło o Afrykę i o szlaki. Szlaki komunikacyjne z Indiami, z Chinami. No i praktycznie o całą Afrykę. Aha. Niemcy, o czym nie pamiętamy, opanowali wschodnie wybrzeże Kenii. Opanowali całe wschodnie wybrzeże od rogu Afryki, od Somalii. Objęli protektoratem sułtanat Witu, to jest Kenia, sułtanat Zanzibaru, czyli dzisiejszą Tanzanię, protektoratem pomiędzy Tanzanią przy jeziorze Niasa, Malawi. Robili na Zatoce Świętej Łucji przy kraju Zulusów, zrobili tak, żeby mieć dojście do górów i praktycznie w samym RPA również była enklawa niemiecka. Także. I jeszcze port był na Półwyspie Arabskim. Nie na Półwyspie, to była na wyspach, które dziś są własnością Jemenu, które blokują drogę pomiędzy portem w Djibouti, a Jemenem, było wykupione od Turcji stacja węglowa Kriegsmarine. Czyli coś w rodzaju Westerplatte, tylko... Troszeczkę większe. Troszeczkę większe, ale pełniące tę samą funkcję. No troszeczkę ciekawszą funkcję, bo ono blokowało dojście Brytyjczykom do kanału Sueskiego. No tak. No to fantastyczna wiadomość. Nie byłem świadom tej sytuacji. Które to są lata, proszę przypomnieć? To są lata 1882. Do 1905, bo wtedy się już zaczęło, w serii traktatów odstępowali to Niemcy albo Francji, albo Italii. Niektóre rzeczy odstąpili Brytanii, żeby po prostu mieć spokój. No i Brytyjczycy chcieli budować kolej przez Afrykę. To był pomysł Cecila Rhodesa, żeby wybudować kolej od Kairu do Kapsztatu. Pomysł, o którym głośno się zrobiło w latach 80. XIX wieku. No, mając zablokowane całe wschodnie wybrzeże Afryki, drogę na kanał Suezki i mając kraj przylądkowy i panując nad Egiptem, no, trzeba było jakąś inną drogę znaleźć. Te wszystkie angielskie wyprawy naukowe w poszukiwaniu źródeł Nilu, one po prostu sprawdzały spławność Nilu, do którego miejsca można dopłynąć statkami i poszukiwały dróg do budowy kolei. Przecież nikt się rozsądny nie liczył w to, że jacyś awanturnicy pojadą i będą szukać, gdzie jest źródło Nilu. No właśnie. I jeszcze ciekawy wątek z tą koleją, bo Niemcy poprzegradzali swoje afrykańskie kolonie liniami kolejowymi na złość Brytyjczykom. To się stało akurat w Tanganyce. Jeżeli było oficjalnie powiedziane, że budujemy tą linię,
No to Niemcy zbudowali swoje linie od jeziora, to praktycznie od Burundi tam przez aż do Dar es Salaam. Wybudowali swoje linie kolejowe, całą sieć o wąższym rozstawie, zupełnie w poprzek tego, co planowali Brytyjczycy. Brytyjczycy, jak opanowali w 19 roku Tanganikę, wybudowali już swoją kolej. Co wtedy było na banknotach niemieckich? Jaki komunikat? Ten z gałązką oliwną chyba. W tym czasie z jednej strony była Germania z tym. Germania z gałązką oliwną. To nie wiem, czy teraz, czy 50 markówka, czy 5 markówka, bo 5 markówka jest bardziej wymowna. Germania z gołębkiem pokoju, który trzyma w dziobie gałązkę oliwną i jest wysyłany za morze, a z drugiej strony był smok pilnujący skarbów. Czyli owszem, pokój, ale swoich skarbów będziemy pilnować. Bardzo ciekawe. Potem to się trochę zmieniło i Niemcy już nie pokazywali Germanii z gałązką oliwną i gołąbkiem, tylko po prostu Germania wsparta była na włóczni albo na mieczu. Na włóczni to był przypadek Chin, tylko tam było wykorzystane. Tylko w Chinach. Na włóczni, dokładnie ten sam przekaz, który Brytania stosowała na całym świecie. No to było związane z tym, że w czasie powstania bokserów w ogóle zaczęło się od tego, że został zastrzelony niemiecki dyplomata w Chinach. Przez brytyjskich agentów. Ciężko to taka sugestia. Ciężko nie trzeba w to wierzyć. Ciężko powiedzieć, bo nie dotarłeś do takich danych. Po prostu tego się zaczęło i siły międzynarodowe, pacyfikacyjne były wtedy pod niemieckim dowództwem. Fantastyczne. Proszę Państwa, dziękujemy Panu Piotrowi. Wykład był fantastyczny. Zachęcam Państwa do oglądania tego, co jest na banknotach, również polskich, bo tam także są ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś powrócimy do tego tematu na którejś z kolejnych konferencji i oby one się tak udawały świetnie, jak ta wczorajsza. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję.